Jestem. Chyba tak. Dobrze. To Mario, zaczynaj. Ja będę dzisiaj opowiadała o tym, jak w zeszłym roku szkolnym zrealizowałam projekt herstoryczny poświęcony historii kobiet w oparciu o Wikipedię. Wszystko zaczęło się od tego, że jak się kończył luty, to zauważyłam ogłoszenie na Facebooku, że marzec ma być miesiącem kobiet na Wikipedii. Od razu zaświtała mi w głowie taka myśl, że fajnie by było coś takiego zrobić. Dlaczego? Pierwsza rzecz była taka, że pierwsza rzecz, o której pomyślałam, była taka, że już 2 lata wcześniej na historii i społeczeństwie, czyli takim przedmiocie dla osób nierozszerzających historii, według jeszcze starego programu w liceum, jest jeden z wątków kobieta, mężczyzna, rodzina. Ja zawsze go realizowałam, tam są 4 wątki do wyboru, zawsze ten mi jakoś tak najbardziej pasował i pomyślałam, że to może być ciekawa forma realizacji programu związanego z historią kobiet. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz była taka, że 2 lata wcześniej realizowałam coś podobnego, to znaczy miałam myśl, żeby poprawić hasło na Wikipedii odnośnie naszej szkoły, bo okazało się, że w haśle Zespół Szkół Bednarska są pomieszane informacje i o zespole szkół, i o pierwszym liceum, a to trochę jednak nie do końca to samo. I rzeczywiście coś takiego zrealizowaliśmy, ale bardzo chałupniczo, bo ja nie ogarniałam wtedy tego, więc pisaliśmy sobie gdzieś tam w Wordzie wersje robocze. Gdzieś to jeszcze mam, ale jeszcze nie wrzuciłam, muszę to odgrzebać. Więc to były 2 takie rzeczy, które mi przyświecały, ale też ważne było dla mnie to, żeby zrobić coś ciekawego, coś interesującego, co będzie fajną propozycją dla osób właśnie, które nie rozszerzają historii, bo to zawsze była moja jakaś taka bolączka, zagwozdka, jak prowadzić ten przedmiot, który jest przedmiotem dziwnym, trudnym. Trzeba to przyznać, ja miałam zawsze z tym jakieś takie wątpliwości, jak to ogarnąć, żeby było ciekawie, rozwijająco. Ważne było dla mnie, żeby temat był intrygujący, ale żeby też przemycić naukę umiejętności. Więc ogłosiłam na początku marca, że coś takiego będziemy robili. Miałam 4 grupy z HIS-u, łącznie to było jakieś 75 osób. No i przyszła pandemia, bo w pierwszym tygodniu ogłosiłam, że coś takiego robimy, bo zaczął się marzec, czyli ten miesiąc kobiet w Wikipedii, a w następnym, jak pamiętacie, tam chyba 12 marca zamknęli szkoły. I początkowo było przerażenie, a z drugiej strony później sobie pomyślałam, kurczę, to będzie fajny pomysł właśnie na to działanie zdalne, na to działanie w edukacji przymusowej w domu. I rzeczywiście z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to wyszło. Jak to działało? Założyłam dokument googlowski, w którym w tabelce zbieraliśmy informacje o tym, jaki jest skład zespołu, który pracuje nad danym hasłem. Można było je pisać samodzielnie albo w grupie. Wolałam jednak, żeby to była praca grupowa, ale były też przypadki indywidualnej pracy. W dokumencie też była informacja o tym, kto jest bohaterką hasła. I następnie prosiłam też o podanie linku do brudnopisu, żebym mogła śledzić postępy pracy. Bardzo szybko na początku już tego projektu, realizacji tego pomysłu, skontaktowałam się z obecną tutaj Klarą, z którą znałyśmy się do tej pory tylko internetowo. I ona zgodziła się nam pomóc, była takim naszym dobrym duchem, opiekunem naszego projektu z ramienia Wikipedii. Wspierał nas też inny wikipedysta Tadeusz Rudzki i zrobiliśmy to w taki sposób, że w godzinach zajęć, wtedy kiedy rzeczywiście w planie był HIS, czyli historia i społeczeństwo, mieliśmy 2-3 spotkania z każdą z grup. Przychodziła do nas Klara albo Tadeusz. Były zajęcia takie wstępne na temat Wikipedii, też Wikipedia Commons, żeby uczniowie i uczennice wiedzieli skąd na przykład czerpać materiały ilustracyjne, ale też takie praktyczne informacje,
będziecie mogli z tego skorzystać na koniec dzisiejszego dnia, czyli jak się zabrać do pisania haseł na Wikipedii. Więc uczniowie i uczennice mieli taką pigułę wiedzy, praktyczne wskazówki, jak należy się do tego zabrać. Oczywiście nie obyło się bez trudności, bo były osoby, które pomimo wielokrotnych opowieści, pokazywania tego w praktyce, jak należy to zrobić, czuły się zagubione i nie ogarniały. Ale też pomogło nam to, że wydłużyliśmy czas projektu, mogliśmy sobie na to pozwolić. Ja też chciałam, żeby to na spokojnie biegło swoim tempem, żebyśmy nie musieli się jakoś strasznie śpieszyć i stresować. I w sumie już nie było dla mnie ważne to, żeby skończyć w marcu, kiedy była ta akcja Nieznane Kobiety w Wikipedii. Przeciągnęło nam się to do maja, ale dzięki temu powstało 35 haseł, chyba jakoś tak. Z których jestem naprawdę zadowolona. Wkleję Wam link na czat, żebyście zobaczyli stronę naszego projektu na Wikipedii. Tam macie wszystkie informacje, to znaczy jakie hasło powstało, kto pisał to hasło. Czasami pod jednym nickiem ukrywało się kilka osób, bo tak jak mówiłam, były to prace grupowe, 2-4 osoby, ale były też takie prace indywidualne. Co dla mnie było niesamowicie ważne? To, że każda z osób, każda z grup, która pracowała nad tymi hasłami, mogła sobie sama wybrać temat. To były hasła, które czasami były pisane od zera, to znaczy nie było takiej bohaterki do tej pory w polskiej Wikipedii. Czasami były to hasła tłumaczone z języka angielskiego, ewentualnie posiłkowano się Wikipedią na przykład hiszpańskojęzyczną, bo to też się zdarzyło. Nie było chyba takiej sytuacji, żeby ktoś albo jakaś grupa uzupełniał hasło już istniejące. To ja tak zrobiłam, dlatego że uznałam, że skoro oni pracują nad czymś takim, to ja również włączę się w to pracę, bo jeżeli ja będę robiła coś takiego jak oni, to też będę może lepiej rozumiała trudności, z jakimi się spotkają. No i w końcu dzięki temu projektowi reaktywowałam swoje konto na Wikipedii, które założyłam lata temu, ale z niego nie korzystałam chyba z 5 czy 6 lat, więc to była też dla mnie taka fajna motywacja. Więc pierwsza rzecz to, że mogli wybrać sobie temat, który ich interesował. Czasami pojawiały się trudności takie, że wybrali sobie bohaterkę, ale się okazywało, że nie ma o niej materiałów już takich spisanych. Mieli na przykład kontakt z tą osobą, ale no nie było strony, którą mogliby podlinkować, żeby uźródłowić swoje hasło. Więc tu pojawiły się takie trudności. Czasami udało się je przezwyciężyć, bo zdarzyło się, że ta rozmowa, która została przeprowadzona, została spisana, informacje z tej rozmowy pojawiły się na przykład na stronie, która była poświęcona tej osobie, która była przez nią samą prowadzona. To był przykład jednej z artystek. Dla mnie też bardzo ważne było to, i oni też na podsumowanie projektu bardzo podkreślali to jako plus, że była taka swoboda w działaniu, że ja nie stałam nad nimi z batem i mówiłam: okej, słuchajcie, został tylko tydzień, musicie napisać to hasło, tylko wydłużyliśmy czas, też był taki bezpośredni kontakt, to znaczy ja bardzo często rozmawiałam z poszczególnymi grupami, umawialiśmy się na telefon albo na spotkanie na Micie, bo korzystaliśmy z tych narzędzi googlowskich, podglądałam też ich brudnopisy, tutaj też nieoceniona była pomoc Klary i Tadeusza, którzy również zaglądali, podpowiadali, co można byłoby poprawić. Dużo było takich indywidualnych konsultacji, dużo rozmów i też dla mnie bardzo ważne, ale również dla nich było to, że zrobili coś, co poszło w świat. Nie jakiś tam projekt w szkole na zaliczenie przedmiotu, bo Marysia wymaga, bo coś takiego trzeba zrobić, tylko niezwykle cenne było to, że ta ich praca została pokazana światu, że to było coś, co może się innym przydać. Pojawiły się hasła, których do tej pory nie było, bohaterki, które dla nich były ważne, ale też bardzo często były związane z jakimiś takimi hasłami, motywacjami, które były ważne nie tylko dla tej jednej osoby, ale bardzo często dla grup, dla rocznika. I to było dla mnie niezwykle cenne, że oni mieli poczucie jakiejś takiej sprawczości.
Jeśli chodzi o mnie, dla mnie było też niezwykle cenne to, że dzięki temu projektowi, dzięki realizacji Nieznanych Kobiet w Wikipedii, w czasie edukacji zdalnej na wiosnę, zyskałam jakąś taką pewność siebie w realizacji takich projektów i kiedy zaczynał się ten rok szkolny, przewidując, co może się zdarzyć i co się zdarzyło, ja od razu wymyślałam podobne działania. I teraz, pomimo tego, że no nie jesteśmy w łatwej sytuacji, to ja czuję jakiś taki wewnętrzny spokój, że ja już przećwiczyłam takie rzeczy, że wiem, że damy radę i na spokojnie będziemy takie rzeczy realizować. Wiem, że to się sprawdziło. Obecne trzecie klasy, bo ja to realizowałam w zeszłym roku w drugich, obecne trzecie klasy bardzo dobrze to wspominają i młodszym kolegom i koleżankom opowiadają, że coś takiego było na historii i społeczeństwie z taką informacją, że to był super projekt, więc dla mnie to jest niezwykle cenne, że pojawiła się taka pozytywna informacja na temat tych zajęć, które no nie są łatwe, bo wymagają zainteresowanie historią ludzi, którzy na co dzień niekoniecznie się tym interesują. Mam pomysły już na kolejne edycje, na pewno będę to realizowała i wiosną szykuję kolejną edycję dla obecnych drugich klas. No i dla mnie też było niezwykle ważne to, że wyćwiczyłam pewne narzędzia, jak na przykład ten dokument Google i kontakt taki, oznaczanie człowieka i informacja, która idzie mu bezpośrednio na maila, słuchaj, zrób tutaj może to, a tutaj jest fajna rzecz, warto to podkreślić. No i to tak chyba bardzo, bardzo w wielkim skrócie tyle. Oczywiście, jeżeli będzie jeszcze czas, jeżeli będą pytania, to ja chętnie na nie odpowiem i myślę, że korzystając z tego, co wybrzmiało wcześniej, mogę też przygotować w punktach taki plan, co fajnie by było zrobić, żeby taki projekt zadziałał, na co zwrócić uwagę, bo już jakieś doświadczenie mam. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Tu gdzieś na tym czacie, a już mi zgasła zakładka, ale może Maciej znajdzie, jest taki link do Docsa, gdzie wpisujemy pytania dla prelegentów, więc jeżeli jakieś są do Marii, to proszę wpisać, może zdążymy je dzisiaj zadać, albo jak nie, to właśnie tam będą i ja pozbieram odpowiedzi w tygodniu do wszystkich. Natomiast tak jak tam pisałam w mailu do uczestników, wszystkie materiały, to ciągle powtarzam, dodatkowe i wszystko, co chcecie, będzie przesyłane w jakimś mega pakiecie w tygodniu. Też możemy tutaj przestać na chwilę nagrywać. I bo to nie wiem, czy to warto, bo wszystkie te filmy będą też na nasz kanał na YouTubie wrzucone.